No, co ja mogę powiedzieć? Przede wszystkim to witam was wszystkich serdecznie bardzo w klubie, który się nazywa Upiśniarzy. Dziękuję bardzo. To rozumiem dla piśniarzy, bo dla mnie jeszcze za wcześnie. Słuchajcie, ja mam takie wrażenie teraz, zanim tutaj wszedłem, że od tego festiwalu, który niedawno się odbył w Wolodzie pod Strzelińcem, to jeszcze nie wszyscy zdążyli się rozjechać. Jesteśmy prawie w tym samym składzie. Bardzo się cieszę, że znowu spotykamy się, ale tym razem będę miał okazję nadrobić trochę to, co nie zdążyłem tam zaśpiewać, bo tam dużo nas było takich chętnych, aktywnych i rwących się do śpiewania pieśni Wysockiego, więc nadrobię to, co nie zdążyłem tam zaśpiewać, a oprócz tego zaśpiewam jeszcze coś więcej, dlatego że nie bez powodu dzisiejszy wieczór się nazywa Jedno serce, dwie ojczyzny, a dlaczego? Cały wieczór postaram się wam dzisiaj to tłumaczyć, dlaczego. No a póki co zacznę, żeby było jasne,